Trzeba bardzo rozsądnie gospodarować siłami, no i starać się wyczuć grę. Robili, bo dzisiaj w kontekście tak wysokiej temperatury może być bardzo ważne, to chociaż za chwileczkę, bo już świetnie zaczęli gospodarze. Będzie pierwszy pojedynek w polu karnym Widzewa. Pięczek niestety przegrywa ten pojedynek. Zawodników Widzewa w dobrej sytuacji. Teraz będzie groźna sytuacja w polu karnym. Zagrali jednak poza pole i sprytnie teraz Daniel Tanżyna wyczuł tutaj zamiary gospodarzy. Wolsztyński, wypuszczona piłka. Proszę, Rafał. Świetnie wychodzi. Co zrobi? Nic nie zrobi. Niestety. Zikiewicz. Oni będą te zbierać te piłki. Bardzo niebezpiecznie i piłka ląduje w naszej siatce. Rozwiązanie, które najczęściej stosują zawodnicy trenera Dobiego w tych rozgrywkach ligowych. Zdecydowana większość rzucić do Kosakiewicza, ale z tego wyjdzie kontratak, bo przejął piłkę. No i tutaj bardzo groźna sytuacja. Na lewą nogę ma piłkarz, wychodzi na czysto, ależ mieliśmy szczęście. Muszą pokazać, że zmuszą dziś Widzew do wielkiego wysiłku. 14 minuta, brawo Tanżyna, świetne wyjście. Nie ma spalonego, Wolsztyński no sam na sam i jest jeden do jednego. Wolsztyński. Świetnie wykorzystał błąd defensywy. Dobra główka Azikiewicza tylko przez moment. Jeszcze raz Azikiewicz. To tam popełnił błąd. Kosakiewicz. Bardzo dobrze dograna piłka. Tak, i to jest bramka. Ale ile tam... Szansa na kontratak. Już wychodzi Szuszkiewicz. Z lewej strony podłącza się Baranowski. Proszę, jest z dwóch Bednarski. Zawodników ogranych. Wyłożona piłka w środek na szczęście. Ale trzymamy piłkę przy nodze, kiedy jest możliwość zagrania. Proszę, teraz się odsłoniliśmy, idą trzech na dwóch, nie zdążą. Poczobut jeszcze ostro ruszył. Jest tutaj po lewej stronie. Ale ile miejsca ma, no tu Szuszkiewicz. Musi bliżej podejść się Poczobut, ile miejsca jest polegarne. Co tu się dzieje? Co tu się stało? Chodzą nasi zawodnicy z wód. Zamach, wejście w środek. Znów mają miejsce. Bardzo dobra centra. Uratowali się tam w defensywie. Adam Radwański wysunięty. Uwaga! Ojej, piłkarze teraz popełnili prosty błąd. I znowu dobrze Radwański to świetnie. Tylko tutaj brakuje wsparcia. Dopiero biegną Widzewiacy. Musi wstrzymać akcję. Dobrze na zamach. Wolsztyński do prawej, jeszcze do lewej. Jest Oyama, ale nie przyjmuje piłki. Morzeń ustawia sobie futbolówkę. Dobrze wypatrzył tam Poczobuta na zamknięciu. No, trochę energii potrzeba więcej teraz w tym polu karnym. Radwański pomiędzy dwóch, ale na drugim się... Dobrze, Widzew na połowie rywala. Już by trzeba było, Marcel, żebyś wrzucił. Dograł jednak. Do końcowej linii, uwaga. Świetny pomysł Łygutowskiego. Ojej. Ale to jest takie Kosakiewicz. Wszystko na grupę zawodników Górnika ustawionych w polu karnym. Czy nie było spalonego? Skacze, mija się z piłką Pawłowski. Stawia, musi to kontrolować. Proszę, jaki cross. Bardzo trudny. Ojej. I kolejna bramka. Jest właśnie kierowany wcześniej na Sobkuwa, a teraz po zmianie z kolei ten, który wszedł, odnotowuje sobie Radziemski. Pobyt na boisku, strzeloną bramkę. Pałacz. Proszę, kolejny cross. Dobrze teraz Wojtek, dobrze, że on wyszedł, ale wypuścił piłkę z ręki. Radziemski, ładne wejście do środka. Wacławczyk sporo biega za plecy w kierunku Możdżenia. Minął się z piłką. Szkoda, do jednego prowadzi Górnik Polkowice. Poza linią Tanżyna. Jest Tanżyna. Świetna interwencja bramkarza, gospodarzy. Może to będziemy my, ale tutaj to jest, ten wynik jest tak otwartą sprawą w tej chwili, bo to po prostu widać z minuty na minutę. Teraz dobrze Gutowski w polu karnym gasi piłkę. Jest Wolsztyński, będzie gol! Jest 4 do 2 tutaj. 4 jeszcze do 2. Brakowało skuteczności. To, co miał Daniel Tanżyna, to, co miał Łukasz Kosakiewicz na lewej nodze. To muszą być w piłce w bardzo trudnym momencie. No i starają się grać piłką. Widać, im się to udaje, choć powiem, Radziemski ma teraz szansę płasko. Mimo trudnej sytuacji Szuszkiewicz podaje i będzie rzut rożny. W 2012 roku na Mistrzostwach Europy. Dobra centra, przerzucenie piłki, no było spore niebezpieczeństwo. Radziemski,
Bardzo dokładnie starają się grać. Proszę, gdyby się nie pośliznął Kamil Wacławczyk, mielibyśmy bardzo niebezpieczną sytuację. To jest właśnie ten moment takiej małej gry, o której mówiłem w pierwszej połowie, że oni lubią pod polem karnym teraz uderzenie, mocny strzał. Byśmy dojeżdżali do klubu. Sprytnie do Wolsztyńskiego, będzie hat-trick Rafała tak Wolsztyńskiego, gramy dalej, 51 za nami, minuta. Jeszcze długie 40 minut tego meczu. Marek tutaj wznawia grę jak najszybciej swoim zawodnikom, dobra, piłka za plecy, Wolsztyński, czy będzie czwarta bramka Rafała? Wolsztyński, niestety boczna siatka, ale to cały czas... Tutaj będzie... Teraz widzę, Wolsztyński próbuje lobować bramkarza. Co stanie się z tą piłką za daleko? Na pewno udaje. No, staramy się tak, żeby Michał Bednarski nie miał dobrych sytuacji. Świetnie, Wolsztyński, ależ to zrobił Rafał. Już jest w polu karnym Rafał Wolsztyński. Radwański podnosi głowę, miękko zamyka. Możdżeń, gdyby zostawił to Rafał. Być może tutaj Mateusz Możdżeń nie krzyczy. Już wypracowywał sobie przewagę w tym biegu. Będzie szukał błędu Radwański, odwrócił się plecami, niestety odwrócił się plecami do Fryzowicza i nie skorzystał z tego prezentu. Oj, Bednarski, w pole karne nie faulować, dobrze. W drugiej części spotkania przegrał Poczobut starcie górą w kierunku zawodnika Górnika, Pięczek. No i wybicie niedokładne. Za krótkie to wybicie, ale jeszcze Rudo dobrze tutaj asekurował całą sytuację. To nie koniec, Bednarski obraca się z piłką, jeszcze strzał. Niezła sytuacja. Będzie dokręcał lewą nogą, trzeba zachować czujność. Skacze Pawłowski, wypuszcza piłkę na raty tutaj Wojtek Pawłowski. Widzew już przed szansą na kontratak. Świetna piłka do Radwańskiego, kapitalnie to zrobił Radwański, świetnie zrobił to wcześniej Pawłowski, będzie szansa przed Mandiangu, Christopher Mandiangu, jest tutaj Wolsztyński, ale nie był gotowy na to. Przegrał główkę, jest tu Bednarski, bardzo sprytnie, Tamżyna popatrzył w lewo, wracając, popatrzył w prawo, no, Bednarski tu jest, Konrad Gutowski. Barkiem, spędza się tam z prawej strony. Szereg ogranych. Co dalej? Lewa noga? Tak. Ach, tutaj taka dobra decyzja. Dobra. Może jakiś taki powie w swojej fantazji, tej świeżości młodzieńczej. Nam pokaże, Tanżyna zgrywa piłkę w pole bramkowe. Nie ma wznowienia. Kto jest w świetle bramki? Niestety nikt. Gąsior, ale cudownie obronił. Byłby gol spotkania. Nie oszukujmy się, to było bardzo silne uderzenie. Jest momentu, w którym być może takimi cechami wolicjonalnymi, jeszcze takim podejściem do rywala, pokazaniem, że teraz dopiero zaczynają się wasze kłopoty. Wybić z głowy właśnie myśli o zwycięstwie. Teraz będzie niebezpiecznie pod bramką Widzewa. Będzie grał do prawej, do Gutowskiego. Spokojnie trzeba teraz rozegrać tę akcję. Gutowski, oskoczyła mu piłka. Gutowski, jest piłka na drugim słupku, ależ tutaj w ostatniej chwili. Powie, że piłka była uderzona. Ale sędzia tutaj główny chyba pozwoli dograć jeszcze tę akcję. Jest Wolsztyński, Rafał Wolsztyński lobuje, nie trafi, nie trafi. Sytuacja meczowa. Szczęśliwi, ale gdyby mieli więcej sił, to wygraliby pewnie. No.